Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxis Farm. Ja rozpoczynam dzień od nakarmienia Benia, bo Beniu musi dużo jeść, jak wiecie. O, Kofinka tutaj ze mną, widzicie, ładnie chodzi, także piękny, piękna naprawdę bestia z niej. No i bardzo, bardzo miła w dodatku. Beniu musi być nakarmiony. Radziliście mi, żebym właśnie karmił go dwa razy dziennie. Także karmimy go dwa razy dziennie, teraz i później Amerida dostaje raz dziennie i mniejszą daweczkę. Także Merida musi pozostać w swoim właśnie, w swojej wadze, a tutaj nasz Benio musi trochę przytyć. Także Merida, o, Merida jest bardziej chętna jeść niż ten Benio. Znaczy mu więcej dostaje, to nie ma co się dziwić. No ale tak to wygląda. Sianko zaraz usypniemy. Także moi drodzy, tak to ładnie wszystko idzie. My idziemy otworzyć nioski, muszę też zebrać jajka, bo klienci już czekają. Muszę zebrać jajeczka. No i co? I trzeba otworzyć te nioski. Czekajcie, już tu wchodzimy. Oj, przepraszam. Już wchodzimy, już. Już, chodźcie. No, także, o, najpierw może zsypiemy im ziarenko. Trochę trzeba zawsze zsypać, żeby miały co tam sobie poskubać. O. No i dobrze. I tak nawet wiecie, wolę, o, kowcia ostatnio lubi strasznie do niosek wchodzić. Wolę sobie częściej, przyjdzie? Wolę nawet sobie częściej im sypać, a po prostu, żeby było wyjedzone. O, jak widzicie, już to całkiem tak jest wyjedzone, nie mają aż tak dużo tutaj na ziemi. Także jest już lepiej. Nie ma tak tych strat, kurczę, niepotrzebnych jednak, no bo po co nam takie straty, jak one tego nie jedzą. No to trzeba po prostu im trochę ograniczyć, żeby wyjadły i tyle. Także czekamy, aż się tutaj wszystko zakoduje. Patrzcie, o, tutaj uruchomianie kurnika. O, i jedyneczka, i leci kurnik do góry. Kurki niech wyłażą, niech ładnie sobie chodzą. No i moi drodzy, tak to jakoś wygląda. Ja na szybko sobie zbiorę jajeczka i widzimy się zaraz. Mamy trochę jajeczek, lecimy dalej. Mam mały problem. Mam tą matę, jak wiecie. Ona bardzo dobrze się spisuje, jakby ktoś pytał. Bardzo, bardzo dobrze. Gruba jest, fajna. No i moi drodzy, patrzcie. Jak tu się zerka, to widać takie poszczególne małe dziurki. O, nie wiem, czy wy to widzicie. O, tutaj. O, widzicie, no nie? Czekajcie, gdzieś jeszcze tu była taka mała dziurka, małe dziurki są, co jakiś czas to jakby są takie, wiecie, mikro, że tam nawet pewnie woda nie przeleci. To by musiało większe ciśnienie być, żeby ta woda przeleciała mimo wszystko. Ale uważam to za problem. Dlaczego? Dlatego, że Sissy mi tam łazi. W sumie Trixie, Sissy, bardziej Trixie. I po prostu wiecie, jak one się wspinają, to pazurki sobie pewnie wyciągną, jak się poślizgną. No i mam nadzieję, że nie dojdzie do, wiecie, większego rozerwania, bo chodzą mi po tym, no ale trudno, no zobaczymy, no. Widzicie, to są takie mikro dziurki, także nie jest tak źle. Wypuszczamy, o, właśnie, nadziała się na byka, one po prostu się boją, totalnie nie lubią Kofi. Tak jak Nilsson, to by już dawno wyszły, a Kofi, no nie, Kofi nie. Kofi dla nich to jest po prostu zagrożenie, także tak to wygląda. Owce nie wyjdą. No ale dobra, lecimy z kaczkami, gęsiami, niech wyłażą. No Kofi, dalej, chodź Kofi. Chodź Kofcia, chodź. Niech wyjdą. O, patrz, zaraz wychodzą. No. Także tak to wygląda. Jak widzicie. Kaczuszki, gąstki, owieczki, no. Mega jestem zadowolony z siebie, dumny, że dokończyłem te drzwi, bo naprawdę fajnie, fajnie one wyglądają. Zobaczymy, czy nic się nie obwiesiły przez ten czas. Nie, jest chyba bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze, nie, to już się nie obwiesi. To już się nie obwiesi, bo nie wiem, za 20 lat może. Także jest bardzo fajnie. Super. Cieszę się, tylko nie mogę się doczekać malowania. Malowanie będzie naprawdę super, tego, żeby w końcu wyglądało to jak
normalny, fajny, ładny budynek, no nie? Ja tu zostawiam, bo tu sobie Sisi wlatuje, jak dobrze wiecie, może nawet śpi, ale chyba nie. Także tak to, moi drodzy, wygląda. No, a my lecimy dalej, jeszcze silki pozostają nam. Zaraz przejdziemy sobie do omawiania tutaj tej oto nowej konstrukcji, która tutaj ma zaistnieć, ale to za chwilkę. O, o, patrzcie, jak idealnie. Tu to, co wysypuję od królików, to dokańczają mi owce. Także super. Mam nadzieję, że jedzą. Chyba jedzą. No, także wyjedzą. Tutaj sianko mają, także chwilę tutaj niech pobędą, bo mi uciekły, no i później je weźmiemy. No i moi drodzy, zaraz przejdziemy do omawiania tutaj tego kurnika, bo jak wiecie, no muszę najpierw dokończyć parę spraw, a później będziemy się za to brać. Także przejdziemy do omawiania tego i chcę zobaczyć właśnie, jak tutaj statko silek u mnie wygląda. O, sileczki wychodzą. No i ta nioska też już niedługo pójdzie tam, bo jest duża, no jest duża, już sobie tam jak najbardziej poradzi. Zresztą raźniej by było temu kogutowi w sumie tam być, bo widziałem, że on, tak wiecie, no jeszcze się nie zaklimatyzował, także było mu by po prostu dużo raźniej. No a tutaj jak to wygląda, moi drodzy, znów jajeczko, także fajnie, że jajeczko mamy. No i poidło się spisuje chyba, no nie? Poidło się spisuje, karmidło. Ja tutaj w sumie wejdę i policzę, ile ja mam tych jajek. Bo patrzcie, tu mam... Ile tu mamy? Jedno? No jedno. Trochę brudne. Nic nie szkodzi. Więc mamy w sumie tak, tutaj trzy. Na pewno tak, tutaj trzy mamy. Tutaj mamy, moi drodzy, cztery aż. Patrzcie. A tutaj mamy, moi drodzy, 3, także mamy już w sumie 10 jajek. Bo wiem, że zamawiali u mnie różne osoby też jajeczka, no i wreszcie mogę powiedzieć, że coś mam. Ja powiem wam, że nie będę robił na razie lęgu, bo po prostu jeszcze jest za wcześnie dla mnie, ale jak ktoś jeszcze sobie preferuje jajeczka, no to jak najbardziej może sobie lęgi robić. Ja z lęgami jeszcze nie zaczynam, a właściwie muszę wam o czymś powiedzieć, bo nastąpiła pewna nowość, a w zasadzie strata, a nowość dopiero będzie. A mianowicie, moi drodzy, sprzedałem w końcu mój inkubator, także był ktoś chętny, sprzedałem, fajne pieniążki, to znaczy fajne dla kogoś te pieniążki, jak za ten inkubator. Jeszcze komuś na pewno posłuży, miałem w nim udane lęgi, bo miałem, raz zamówiłem 20 jajek i miałem chyba 18 pisklaków, także poza zalężeniem były te lęgi idealne. Da się, da się. Ale moi drodzy, ja chciałbym po prostu iść w coś lepszego, w wyższą półkę i rezygnować już z takiego inkubatora. Oczywiście, tak jak mówię, on się przyda, on jest dobry i on będzie służył. Ale ja, moi drodzy, chciałbym iść klasę wyżej, a poza tym, już nie chodzi o klasę, wielkość, większa wielkość, większy rozmiar, żeby tych jajek tam się trochę więcej pomieściło na raz. No i właśnie taka tutaj zmiana, także dajcie znać, jak tam u was, czy się szykujecie na lęgi, bo u mnie tak, szykuje się. No i na spokojnie myślę, że będziemy sobie stawiać inkubator, no koniec lutego, myślę, że możemy już zaczynać, także przygotowujcie się, będzie na pewno się działo. No i moi drodzy, na pewno będzie nowy unboxing inkubatora, także jestem ciekawy, jak to wszystko będzie działać. Bardzo jestem ciekawy, bo w sumie miałem 3 inkubatory w życiu. Jeden samoróbka, taki własno ręcznie robiony, to tak średnio. Później taki żółty miałem, pierwszy, i on był w sumie najlepszy chyba. Chociaż najlepszy, no to dużo zależy od prowadzenia tych lęgów, także nie ma tu też co mówić, nie? Ale no ogólnie sprzedałem i będzie nowy, także będzie się działo. Oj, chyba im się znudziło, że tak weszły sobie same. Siemaneczko, moi drodzy, a ja was witam w kolejnym dniu. W kolejnym dniu, bo w sumie w tamte się nic nie działo. Dzisiaj mamy dosyć taki roboczy dzień i na pewno będziemy coś działać. Moi drodzy, zaczynamy z otwarciem niosek. Standardowo trzeba je wypuścić. O, tam piękny kogucik ten, widzicie mój. Ładnie wstał. No i co? Idziemy wypuszczać je. Zobaczymy, czy wszystko ok. Ostatnio nie wyłączam tu z kontaktu, bo po prostu wszystko działa tak, jak należy. Bo wiecie, czasami się bałem, że się po prostu
przekieruję na ten czujnik i się otworzą same o tam tej czwartej czy piątej, ale takiej sytuacji nie mam i w sumie nie było, także nie ma co się obawiać i można to na spokojnie zostawiać. Moi drodzy, pogoda ostatnio taka szara, jak widać, także nie za fajna, nie lubimy takiej, bo się słabo nagrywa i w ogóle słabo się pracuje i wszystko. Trzeba oczywiście do zwierzątek. Wow, ile one w ogóle piją wody, to jest dla mnie szok. Króliki dosyć dużo piją tej wody, nie wiem. Chociaż dużo, niedużo. Piją tyle, ile mają. No nic, mamy tutaj karmę. Jemu tak troszkę więcej zawsze sypnę. O, a tutaj Meritce. Taką z kolei mniejszą garstkę. I ona musi się tym nacieszyć. Także tak to wygląda. Jeszcze jakieś owoce, warzywa przyjdą w grę. No i tak liczy, moi drodzy, leci. W sumie nie jestem pewny, czy to działa mi. Aha, nie działa mi, bo mam to wyłączone w sumie. Także dlatego nie działa. Bo stwierdziłem, że niech się najpierw naładuje. A ja zdziwiony, dlaczego mi to nie działa. Moi drodzy, lecimy do gęsi i owiec. Zrobiłem, moi drodzy, te drzwiczki, ale nie obliczyłem faktu, że w sumie lis ma tu teraz idealnie do wejścia, jak zostawiam je otwarte. Także po prostu muszę pamiętać i na noc je zamykać, bo no po prostu skończy się to tragicznie. No bo jakby nie patrzeć, wszystkie gąski, kaczki, jakby nie patrzeć, to on może sobie tu wejść, tu zeskoczyć. Jest tu gęsi i kaczek, a owce mu nic w sumie nawet nie zrobią. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Chodźcie, owieczki, lećcie. O, no i nie kłażą. A co my na dzisiaj mamy w sumie do roboty? Chciałbym zrobić te klatki królików, w sensie te drzwiczki. Właśnie musiałbym w Castoramie kupić te zawiasy. No i przydałoby się to w końcu skończyć, no nie? Także myślę, że to bardziej. Chociaż zobaczymy. Taka pogoda jest, że powiem wam, no... Nie ma chęci do niczego. No ale trzeba będzie zrobić. No bo przecież kurnik brachm czeka. Będzie w ogóle trzeba się zatowarować w materiały do budowy tego kurniczka. I będzie trzeba działać, także tak to wygląda. Ja trochę w ogóle jestem chory, także, znaczy chory, gardło mnie boli, także też nie będę za bardzo działał w tej pogodzie, ale będziemy oczywiście robić i to się nie zmieni, także tak to wygląda i jeszcze do sileczek. Moi drodzy, a ja was witam w kurniku u sileczek i chciałbym trochę tak pomówić, porozmawiać, bo jeszcze nie rozmawialiśmy o planach na 2022, chciałem powiedzieć, a to już mamy trzeci. Zapiernicza ten czas, no i moi drodzy, trzeba iść do przodu, trzeba się rozwijać, dlatego trzeba pomówić o planach. O planach na 2023, no rozwijać, a może i nie rozwijać, a może koniec z tym wszystkim. No i właśnie, moi drodzy, bądźcie spokojni, bo nie koniec. Działamy dalej, rozwijamy się. Wiecie co? Plany mam tak jak w zeszłym roku w sumie. Powiększać cały czas silki. Iść w tą hodowlę silek, sprzedawać te jajeczka lęgowe dla was. Rozwijać swoje kureczki ładne, hodować. No i właściwie trochę tą hodowlę rozwinąłem, bo jakby nie patrzeć, mamy 2023, a tą hodowlę mam w sumie dwa razy większą. Także poszło ładnie, ale chciałbym, żeby szło to bardziej ładniej, żeby mieć nie może więcej tych silek, może trochę więcej, tak wiadomo, tyle ile oczywiście będzie dobrze, żebym tak to nazwał. No i moi drodzy, chciałbym mieć ładną hodowlę tych sileczek i chciałbym właśnie w tym roku, i dobrze się złożyło, że sprzedałem inkubator, i chciałbym właśnie zainwestować w nowy sprzęt, fajny sprzęt i porządny sprzęt, który naprawdę będzie już lepszy, a co najważniejsze, większy. Także tak to mi się marzy. O, tutaj kurka mi się zdenerwowana, bo ją te koguty drażnią. My sobie tak przejdziemy tylko sprawdzić, ile tych jajek jest, a ja w zasadzie chciałbym je zebrać, bo po prostu, o, tutaj sobie je włożymy tu, na spokojnie, zbierzemy je,
bo ja chcę je po prostu trzymać w domu, no bo wiadomo dlaczego trzeba je ładnie trzymać, jeżeli trzeba, jeżeli będzie trzeba z nimi coś zrobić. Także to trzeba, moi drodzy, skitrać. 7 jajek. O, trochę tych jajek się narobiło, powiem wam. 7. I tu już mamy 11. I moi drodzy, jeszcze 2 na dole, patrzcie. 12, 13. 13 jajeczek sireka, kopi myśli, że dla niej. Także moi drodzy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o sirki. Ten kurnik pozostaje bez zmian, będą modyfikacje na pewno, zmiany i ulepszenia. Działamy dalej z sirkami, będziecie mogli ode mnie kupować jajeczka lęgowe. No i moi drodzy, działamy dalej. Na 2023 na pewno będą zmiany w nagrywaniu, w sprzęcie i w jakości. Jeżeli wy chcecie coś zostawić od siebie, komentarz, jakie wy od siebie zmiany byście chcieli, co byście chcieli inaczej. Oczywiście zgodzić się muszą na to większość, no nie, bo robię to dla wszystkich, nie dla jednej osoby, ale oczywiście rady jak najbardziej mile widziane. Także moi drodzy, sileczki ładnie, jak widać, się rozwinęły, jest ich coraz więcej. No i moi drodzy, będziemy szli coraz bardziej w te sileczki. Tak to wygląda, a ja was może zapraszam do niosek. No i nioski zamknięte, ale jak już jesteśmy u niosek, to moi drodzy, o właśnie, trzeba zrzucić ziarenko, bo jak widzicie, trzeba im zrzucić, bo nic nie mają. No i moi drodzy, trzeba pomówić o nioskach. Jakie plany na te nioski, czy dalej rozwijamy, czy nie rozwijamy, czy jednak zrezygnujemy z tych niosek. Nioski, moi drodzy, zostaną na pewno i będą rozwijane, będzie ich więcej. Planuję zakupić ten kurnik, żeby zapełnić na jego maksymalną liczebność, żeby wszystko było formalnie tak jak ma być, z liczebnością, z ilością i moi drodzy, z miejscem i ze wszystkim, i dokupić po prostu więcej niosek, żeby móc te jajka sprzedawać więcej, bo no jak już sprzątam, no to sprzątam, to już nieważne po ilu tych nioskach, znaczy no ważne, no wiadomo, więcej syfu. Ale moi drodzy, już niech ten kurnik zapełni się, no bo widzicie, przychodzą mrozy, a tu mi zamarza poidło, to tak nie może być. Trzeba jest zapełnić kurnik na wiosnę, na pewno będę kupował, także będziemy nagrywać wyjazd po kury, bo kury będą naprawdę z dobrej bardzo fermy. Także tak to będzie wyglądać, moi drodzy. No i niosek będzie znacznie więcej, oj, prześwietliłem, znacznie więcej niż w tym roku. No i będziemy ładnie o nie dbać, także będzie trzeba. No i będziemy to ładnie rozwijać, będziemy ładnie tutaj dążyć, tak jak było z nioskami, tylko bardziej, mówię, więcej tych niosek i naprawdę ten kurnik będzie dopełniony i, moi drodzy, będzie wreszcie pełen komplet. No i miejmy nadzieję, że oczywiście choroby nie dopadną, list nie dopadnie, no a właśnie, właściwie jak już mówimy o planach, to w planach jest również zabezpieczenie bardzo, bardzo dobrze tych niosek, żeby nie było strat, nie było ofiar. Tak to będzie robione, a ja, moi drodzy, teraz już jajek, no właśnie, nie wiem, chyba zbiorę, bo w sumie, żeby wiedzieć, co jest, biorę jajeczka, patrzcie, jak się zastanawiacie, jak działają te gniazda automatyczne, to tak działają, że takie śliczne, czyste jajeczka, jak umyte wręcz, mamy w tych koszyczkach. Świetna sprawa. No i moi drodzy, z tego też jestem mega, mega zadowolony. Także w tym roku będziemy działać. No i moi drodzy, lecimy do owieczek, gęsi i kaczek. A jeżeli chodzi, moi drodzy, o ten budynek i o rozwijanie kaczek, gęsi i owiec, no to moi drodzy, może byśmy pokusili się na rozmnożenie którejś z owieczek, ale bardziej Suzy by się pod to nadawała. Ale mówię, nie chcę tutaj mówić tak ani nie. Jest to taka myśl, która mi przeszła i może fajnie by było, ale z drugiej strony kiedy? No nie wiadomo, może nie w tym roku, a może na przyszły rok. Nie czuję się odpowiednio, żeby iść w te wykoty, zakoty, czy jak to tam nazwać.
owiec, ale fajnie by było spróbować i naprawdę się doedukować i zrobić to. Barana nie będę kupował, to już z góry mówię, ale może gdzieś barana na wypożyczenie, niech to tak nazwę, no i właśnie zapłodnić Suzy. Będziemy myśleć, moi drodzy, tak to wygląda. Takie małe podsumowanie w 2023. Podsumowania raczej plan. Podsumowania raczej nie było i nie będzie 2022. Ale moi drodzy, dajcie znać, jak tam wasze plany w komentarzu serdecznie. Proszę was o to. Łapeczka w górę, komentarz. No i czekam na komentarze od was, nie? Jak tam u was to ma dalej się rozwijać? Trzymajcie się, siemeczko. Cześć wam.